Witam Was w dzisiejszej aktualizacji na kanale CryptoKline. W dniu dzisiejszym mamy spadek Bitcoina, uwaga, uwaga, do 65 tysięcy dolarów. Jest to nasz lokalny week. Mieliśmy spadek rzędu 11%. Porozmawiamy sobie o tym, czy będziemy spadali dalej, czy jest to tylko i wyłącznie nasze krótki V-shape recovery. Mam przygotowany dla Was pewien potencjalny setup, który wrzucę również dzisiaj rano na kanale, na telegramie. Także zostańcie do końca, aby zobaczyć, co się działo, ponieważ pokażę Wam jeszcze w tym materiale kilka ciekawych rzeczy, kilka ciekawych newsów oraz na samym końcu zrobimy sobie standardowo losowanie zwycięzcy z poprzedniego materiału USDT. Natomiast na samym początku pamiętajcie, aby zostawić lajka, komentarz, suba i włączyć powiadomienia, aby być na bieżąco z aktualizacjami z mojej strony. Zaczynamy klasycznie od wykresu Bitcoin, czyli wykres jednogodzinowy. Widzimy, że od dnia wczorajszego od 73 952 mieliśmy zjazd rzędu 11,3%. Widzimy w tym momencie tutaj jeden potencjalny setup, który wrzuciłem również w dniu dzisiejszym na kanał na Telegramie. O godzinie 9 rano wrzucę tutaj pełen opis również z ustawieniem tego setupu. Także, jeżeli was jeszcze nie ma na kanale VIP, co musicie zrobić? Musicie założyć konto na giełdzie Bybit lub Mexi lub jakiekolwiek giełdzie, która znajduje się w linkach afiliacyjnych w opisie, i wtedy macie dostęp do kanału VIP na telegramie. Wróćmy sobie do wykresu. I teraz mamy tak, co tutaj się działo? Bitcoin, jak dobrze wiemy, przez ostatnie kilka dni szedł cały czas tutaj tak naprawdę parabolicznie w górę. Doszliśmy do naszego aktualnego all time high w okolicach 74 tysięcy dolarów i sobie przeanalizujmy dokładnie, co się tutaj wydarzyło. Po pierwsze, tutaj mamy week w górę, który może nam pokazywać to, że było tutaj du duże czyszczenie pozycji. W ogóle w przeciągu ostatnich 24 godzin zostało zlikwidowane z rynku w okolicach 700 milionów dolarów przez ten ruch spadkowy i było to prawdopodobnie czyszczenie osób, które wchodziły w okres. W okresie szczytu na samą, w okresie szczytu w pozycje longowe. Także tutaj mamy klasycznie zebrane external liquidity z tego oto obszaru, tym oto ruchem w górę, czyli mamy boom, ruch w górę, realizacja, zebranie płynności z tego obszaru i tak naprawdę przejście w dół. Tutaj mamy change of character, czyli w tym momencie przełamujemy trend na lokalnie na trend spadkowy, drobna konsolidacja, kolejne przełamanie break of structure, czyli w tym momencie widzimy, że w tym obszarze wchodzimy sobie w lokalny trend spadkowy i dokładnie w lokalnym trendzie spadkowym, czego się doszukujemy szukujemy się pozycji shortowej tutaj mamy nasz Jednogodzinny supply: Mamy tutaj duży imbalans, który jest zaznaczony tą oto szczałką. Natomiast jedna rzecz, która mnie tutaj martwi, jest to również brak płynności, którą w tym momencie tworzymy. Także ten, ten pattern, ten setup będzie aktualizowany przeze mnie na bieżąco na kanale, na telegramie, ponieważ tutaj musimy dobrze uformować jeszcze trochę płynności, która będzie prawdopodobnie zebrana. Może to być dziś, może to być jutro. Natomiast jeżeli Bitcoin zrobi coś takiego, prawdopodobnie polecimy w górę, zbierzemy ten poziom płynności, polecimy jeszcze wyżej do tego supply'a realizujemy tutaj ten imbalans, i stąd będziemy mogli otwierać pozycję shortową. Natomiast bardzo, bardzo istotna. Informacja. Tak pisałem na kanale VIP na Telegramie. Jest to trade tak naprawdę przeciw trendowi, ponieważ Bitcoin w tym momencie jest w gigantycznym ruchu wzrostowym i tak naprawdę w tym momencie jest to kontr trend pozycja. Więc w tym momencie będzie to na pewno zmniejszony ryzyk do 0,5% na jednego tradera. Także jeżeli tutaj będziemy wchodzili, jeżeli waszym ryzykiem jest kwota X, to trzeba po prostu ją podzielić przez dwa. Moim zdaniem jest to po prostu zabezpieczenie waszego kapitału, ponieważ gramy przeciw głównemu trendowi. Natomiast pytanie. Czy możemy spać niżej? Wydaje mi się, że jeszcze ewentualnie mogą zostać zrealizowane tutaj lokalne lowki, które miały miejsce w tym oto miejscu w okolicach 61 tysięcy dolarów, ponieważ tutaj mieliśmy również bardzo duży ruch wzrostowy, więc tutaj również jest trochę płynności do zebrania, która już częściowo w tych obszarach tutaj została zrealizowana przez tego wika w dół, spójrzmy sobie sami jak to wygląda na bieżąco do tego obszaru, także ten obszar tutaj pozostaje nam jeszcze tak naprawdę do zrealizowania, także myślę, że tutaj możemy się zobaczyć, natomiast bardzo ważne jest to, że cały czas musimy mieć na uwadze szok podażowy, który aktualnie się odbywa oraz to że już za 30 dni mamy Halving i tak naprawdę nagroda, która będzie na blockchainie, będzie o połowę mniejsza, czyli szok podażowy będzie jeszcze większy. Także wydaje mi się, że każdy odkup w tym momencie przez duże instytucje może być realizowany 11%, jeżeli byście byli dużą instytucją i macie zapotrzebowanie na kilka tysięcy bitcoinów. Dla Was zrzucenie ceny specjalnie po to, aby odkupić ją i za chwilę ją podnieść w górę, zrobić tak zwany ruch wishap recovery. Jest to, myślę, naturalny sposób myślenia, który mogą poruszać się instytucje. Przejdźmy sobie do kilku ciekawych newsów, które znalazłem, między innymi dlaczego altcoiny podążają za bitcoinem. Jest tutaj bardzo ciekawy wykres, który Pokazuje nam tak zwany altcoin season index. I co nam on pokazuje dokładnie? Pokazuje nam to na podstawie konkretnej liczby. W tym momencie jesteśmy na poziomie 53. Co to oznacza? Oznacza to, że w tym momencie 53% altcoinów zrobiło outperformance Bitcoina, czyli ma dużo większe wyniki niż Bitcoin. Altcoin season zaczyna się w momencie, gdzie jest 75% altcoinów, które przekraczają wyniki Bitcoina, a Bitcoin season jest w momencie 25%. Także w tym momencie jesteśmy tak naprawdę. Po środku to są dane onchain, to jest wszystko widoczne czarno na także w tym momencie oficjalnie nie jesteśmy jeszcze w altcoin season. Tutaj wiadomo, na to się składa jeszcze dominacja Bitcoina, która tak naprawdę w tym momencie lekko może spadać. Natomiast w tym momencie musimy zaczekać aż na tym wykresie będziemy mogli zobaczyć pełnoprawny altcoin season w okolicach 75 Zobaczmy sobie kolejnego newsa, e, ciekawa informacja w tym momencie również pokazuje nam to, że na top 5 krypto giełdach patrząc przez pryzmat wolumenu na giełdzie spot widzimy, że między innymi giełda Bybit wkroczyła na miejsce numer 2, miała ona największy możliwy przyrost tak naprawdę w tym momencie, spójrzcie sami Binance 53%, Bybit 10%, Market Share czyli udziału rynkowego w lutym 2024, natomiast spójrzcie na ten wykres, luty 2024 niebieski wykres, Bybit wzrost o 97%.

E, procent tutaj wolumenu, jeżeli dobrze tutaj się przyjrzałem wcześniej, to jest tak, to jest chyba że procentowy wzrost, natomiast największy wzrost trading volume na spocie, co nam to pokazuje? Dużo osób w tym momencie wchodzi, ponieważ przekroczyliśmy all time high, przekroczyliśmy poprzednie szczyty, zaczyna się robić FOMO i ruch, który wchodzi na spot, to jest tak zwane, to są tak zwani nowi użytkownicy, ponieważ oni nie potrafią grać na dźwigni, oni co potrafią zrobić? Potrafią wejść na rynek, na Bybita, na Binance, na jakąkolwiek inną giełdę i dokonać zakupu Bitcoina na spot Stąd wynika ten wzrost wolumenu na parach spot. Nie jest, to, nie jest to na Trading Futures, jest to na parach spot. Także to nam również pokazuje duży napływ kapitału do, do rynku w tym momencie, wynikając z ulicy. Natomiast jeszcze chciałbym Wam pokazać jedną ciekawą rzecz. Dzisiaj na kanale Alert rzuciłem również jedno, jeden wykres Historical Break Even Price, który pokazuje nam w tym momencie przy jakich. Parametrach cenowych Bitcoina, ile osób było na zysku, ile walletów jest na stracie. I w tym momencie widzimy dane z dzisiaj. 87,62% adresów trzymających Bitcoina jest na zysku i tylko 9,40% jest na stracie, z czego 3% jest powiedzmy na break even, czyli na utrzymaniu się swoich aktualnych poziomów cenowych, czyli wychodzą po prostu na zero. Także to jest bardzo fajny wykres, będę wrzucał te wykresy, ponieważ znalazłem ciekawą stronę z tego typu danymi na mój kanał alert na Telegramie, także jeżeli Was tam jeszcze nie ma, pierwszy link w opisie tego materiału. Natomiast zanim przejdziemy sobie do dalszej części materiału, chciałbym dzisiaj pokazać Wam projekt kryptonomii. Jest to sponsor dzisiejszego materiału. Tak, jest to pierwszy materiał sponsorowany na moim kanale. Czym jest kryptonomii? Kryptonomii jest to fundusz, venture, który skupia się na inwestowaniu w projekty ze sfery Web3, DeFi, Metaverse, Compliance, Payments Trading oraz NFT, czyli ogólnopojętym projektach kryptowalutowych, które są tak naprawdę w mega wczesnej fazie, czyli są to m.in. projekty Layer 1, Layer 2, Layer 3 itd., dalej. I w ramach w ramach tego możemy skorzystać tutaj z bardzo fajnych API w skali roku, które wam za chwilę pokażę. Mówiąc jeszcze kró krótko w wstępu o kryptonomii, od 2019 roku na ten moment 480 tysięcy użytkowników globalnie, także jest to naprawdę spora baza użytkowników. 100 Asetów, które mo możemy tradeować, które możemy wykorzystywać do zabierania naszego API i dostępny w ponad 200 jurysdykcjach. Gdybyście nie wiedzieli, co to są jurysdykcje, to są po prostu lokalne systemy, czyli na przykład może być to kraj, może być to po prostu miejsce geolokalizacyjne i najważniejsze, 147 milionów zostało oficjalnie wypłacone do, w formie procentu do użytkowników. Idąc dalej, tutaj mamy wszystkie materiały, które znajdują się na Kanale, które zostały na YouTube zresensowane przez różnego rodzaju użytkowników, można tutaj zmienić między innymi do 180 API na naszych asetach, które wam za chwilę pokażę. I tutaj jest plus krótki kalkulator, co możemy osiągnąć przez między innymi staking oraz launch pool. Także ja w tym momencie pokażę Wam dokładnie, jak to wygląda w środku. Tak wygląda tutaj dashboard kryptonomii. Także jeżeli chcecie założyć konto, również będzie to link znajdujący się w opisie tego materiału oraz w przypiętym komentarzu pod tym materiałem dostaniecie link do rejestracji na Kryptonami Mamy tutaj trochę środków, i za chwilę sobie zrobimy wspólnie depozyt. Chciałbym Wam pokazać na początku pierwsza funkcja, to jest oczywiście funkcja walletu. Jest to wallet bardzo podobny, analogiczny jak portfel giełdowy, czyli sobie możecie tutaj wpłacać bitcoiny, Ethereum, Ethereum Classic, XRP. Tych kryptowalut jest tutaj naprawdę sporo. I teraz co możecie z tym zrobić? Jaki jest jakby powód tego, żebyście tutaj przytrzymywali swoje kryptowaluty? I tutaj robi się ciekawie, ponieważ po wejściu w interest account jest to tak zwane konta oszczędnościowe, czyli jest to bardzo podobne co znacie na giełdach typu Bybit Earn i tak dalej i tak dalej, z tym, że tutaj mamy dużo większe API w skali Roku, już czasami do uczkoń 28. Jest to naprawdę, naprawdę sporo. Zróbmy sobie w tym momencie depozyt na Flexible Account. Co to jest Flexible? Pokazuje nam to, że możemy sobie elastycznie dostosować okna czasowe, w którym chcemy po prostu korzystać z tego APR. Jeżeli będzie on miesiąc, możemy to zrobić miesiąc. Jeżeli chcemy półtora miesiąca, może to być półtora miesiąca. Po prostu w momencie, kiedy chcemy wyjść, wystarczy, że wyjdziemy. Zróbmy sobie tutaj mały depozyt. Zobaczmy, jak to wygląda, żebyście mieli tego świadomość. 0,01 Bitcoina na APR 24. 4,72 i tutaj mam od razu informację, że fixed, czyli stałe oprocentowanie jest 52% większe od, oprogramu, od oprocentowania elastycznego. Do tego sobie przejdziemy za chwilę, naciskamy continue, zatwierdzamy deposit, deposit confirmation i mamy zrobiony depozyt, który nam za chwilę powinien się tutaj w tym miejscu pokazać. Przejdźmy sobie natomiast dalej, to jest kolejna rzecz, jest to tutaj oprocentowanie stałe. I możemy tutaj mieć aż do uwaga 153%. Dlaczego tak to jest? Tak naprawdę chodzi o to, że musimy zdeponować nasze środki do kryptonomii, który jest Venture Capital. Oni wykorzystują te środki do inwestowania w różnego rodzaju projekty Web3. I tak naprawdę przez to, że oni są w stanie zainwestować od samego początku na przykład w, jakąś, w jakiś projekt Layer 1, mają bardzo duże możliwości zysku. I po prostu ten zysk z tych swoich inwestycji przekazują w formie APR na nasze tutaj... Tokeny. Także zróbmy sobie teraz wspólnie depozyt na przykład na Ethereum 153% w skali roku. Przejdźmy sobie maksymalnie, możemy zrobić 0,3. Zróbmy sobie 0,20% Ethereum. I tutaj widzimy, że możemy monthly interest, czyli robić tak zwany comiesięczną wypłatę z tych oprocentowań na nasze tutaj konto. Natomiast widzimy, że ta opcja obniży nasz parametr miesięczny, który będzie wynosił w tym momencie, jeżeli zablokujemy na rok 76%, 6 miesięcy, 18,5%. Także zablokujemy sobie w tym momencie na przykład na 9 miesięcy 40,5% dajemy continue, potwierdzamy, tworzymy tutaj dokładne informacje request sent i jeszcze sobie zrobimy ethereum i jeszcze możemy zrobić na przykład matic, ponieważ mam tutaj na ulecie również matic zróbmy sobie na przykład 700 maticów, tak, tutaj mamy na przykład na 1 rok, akceptujemy, tworzymy boom, great i w tym momencie widzimy, że mamy tak naprawdę Zrobiony Fixed Deposit na Ethereum, mamy Fixed Deposit na Maticu i mamy Flexible Deposit na Bitcoinie. To jest wszystko tutaj, tak naprawdę wszystkie te środki będą pracowały. Tutaj będziemy widzieli aktualny, tutaj będziemy mieli nasz aktualny interest, czyli nasze oprocentowanie, które powinniśmy dostawać. Następna oczekiwana nagroda jest tutaj, timer i widzimy, że co chwilę będzie ona się nam tutaj pokazywała w sekcji Total Earned i analogicznie będzie to miało miejsce w Tutaj w naszych depozytach, jeżeli sobie wejdziemy w My Deposit, będziemy widzieli wszystkie nasze aktywne depozyty. Kolejną funkcją ciekawą jest oczywiście Lunch Pool, do którego przejdziemy sobie myślę w kolejnych materiałach, ponieważ dzisiaj nie ma już tutaj na to za dużo czasu. Lunch Pool polega na tym, co znacie również z giełd typu Binance, Bybit, są to po prostu lunchpady. Natomiast na ten temat przejdziemy sobie w innych materiałach. Częściach materiałów. Jeżeli chcecie przetestować kryptonomię, link znajduje się w opisie. Przetestujcie, wrzućcie sobie kilka dolarów, zobaczcie, jak to wygląda. Po naliczeniach spróbujcie zrobić pierwszą wypłatę. Bardzo ważną rzeczą, jeszcze na sam koniec, jest oczywiście tutaj okno z supportu. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, wystarczy, że wejdziecie sobie na chatboxa, zrobicie i Need help, piszecie swoje imię, informacje i zadajcie pytanie. i Support jest tutaj bardzo. Bardzo reaktywne. Także to by było tyle, jeżeli chodzi o kryptonomię. Przejdźmy sobie teraz do losowania OZT z poprzedniego materiału. W poprzednim materiału udało nam się zdobyć 50 map w górę, także moi drodzy, w tym momencie zostawcie lajka. Like musimy przebić minimum 100 lajków like w górę. Wróćmy do wyświetleń powyżej 1000 dziennie, ponieważ przez moją nieobecność trochę wyświetlenia spadły, natomiast liczę na Waszą obecność. Mamy 18 komentarzy. Zobaczmy, kto w dzisiejszym materiale będzie zwycięzcą, bo mamy 3 plus 7 to jest 10. Zobaczmy, ile mamy komentarzy. 18. I uwaga, uwaga, dzisiejszym zwycięzcą w materiale jest Przemek, Pan Bitcoin, same serduszka, także Przemek, odezwij się do mnie na Telegramie lub na Instagramie, otrzymasz do mnie USDT na swoi wallet. Także dzięki jeszcze raz moi drodzy, obserwujemy. Pamiętajcie, aby dołączyć do kanału na Telegramie, szczególnie do kanału VIP, ponieważ tam są rozgrywane tego typu setupy. Będę Was aktualizował na bieżąco. Skorzystajcie jeszcze raz z kryptonami, zobaczcie sobie również ich e, Twittera, przeglądnijcie, ocenicie, czy jest to dla Was w ogóle interesujące, dajcie znać również w komentarzu, co Wy o tym uważacie. Jeżeli będziecie mieli jakikolwiek problem, feedback, pamiętajcie, aby uderzać do mnie na kanał na Telegramie. Dzięki jeszcze raz, pozdrawiam Was gorąco i widzimy się już jutro w kolejnej aktualizacji na kanale CryptoClient.